Dzień dobry, zagrajmy dalej w Legend of Grimrock. Być może uda mi się tę grę do końca dzisiaj nagrać, gdyż jak już wspominałem, do końca dużo nie zostało. Wspominałem o tym w poprzednich filmach. Kaplica, shrine. A tutaj jaskinie, caverns. Gdzie pójdziemy najpierw? Do jaskiń? Czy do kaplicy? W jaskiniach prawdopodobnie będzie więcej wrogów, ale być może wyjątkowo pójdziemy teraz zmierzyć się z nimi. W pierwszej kolejności. O, ogr! Jesteś duży i głupi. A to była powiadomienie, że zostało mało energii w tym telefonie, tak? Zaraz na koniec. Co ja robię? O, teraz mogę sobie kliknąć. Okej. Tak? Dobra. Tylko nie mogę zapomnieć, że Tedwum potrzebuje jedzenia. Tutaj mamy dużo dziur. Dziury prowadzą do dwóch różnych sekretów. Znaczy, czy dziury prowadzą? Nie. Jest sekret tutaj, tak, jest. Ale musimy spaść do odpowiedniej dziury, żeby go odkryć. Odkryć. Może scavengery najpierw zabijemy. A scavenger to po angielsku znaczy zbierać śmieci, tak? Coś w tym stylu. Złomiasz. Chciałeś mnie drasnąć młotem, ale ci nie wyszło. Tylko nie wiem, do której dziury właśnie trzeba skoczyć. Generalnie w tej lokacji znajdują się dwa sekrety, z tym, że jeden właśnie się znajduje na tym poziomie. Gdzie? Aczkolwiek i tak, zanim odkryjemy ten sekret, to chcemy odkryć jeszcze coś innego. O! Śmieszne małe stworzonka. Trochę mi przypominają... Rinri zarobioną. Notatka Turuma? Chyba? Tak jest. Położenie słupów przy rzędzie dźwigni jest dość ciekawe. Będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Torum. To musi być jakaś wskazówka. W ogóle ile dodatek Turuma już znaleźliśmy? 13 na 16. Nie jestem pewien, czy nie pominąłem którejś. Aczkolwiek nie, bo chyba wszystko w tej grze opadałem, co było do znalezienia. To się zresztą okaże, a tak poza tym to nie trzeba tych notatek szukać. One do żadnego achievementa i tak nie służą. Nawet jeżeli się chce te achievementy wydobywać, prawda? Zazwyczaj miałem problem. Bo ich tu jest dwóch. Ale wypłata. Musimy się czym prędzej zarobić. Ała. Niestety koleś jak szarżuje, to nie wpadnie do dziury, on się przed nią zatrzyma, tak? Tak więc nie należy próbować go po prostu do tej dziury wcisnąć, bo to nic nie da. Za to jakiś worek upuścił. Właśnie teraz zobaczymy. Zatrzymał się. A koleś też ma dwie czaszki. Szkoda, że ich nie upuszcza. O, to było niebezpieczne, co ja zrobiłem przed chwilą. Będę musiał się cofnąć. Niestety da postać się zasila, żeby jej pozwolić z tym zginąć. No i pani Ashtore jest, jak widać, odporniejszy na to. Ewazja jednak daje mu tutaj możliwość uniknięcia tych ataków. Znaleźliśmy ziółka, to dobrze. Tak będzie szybciej je włożyć do ekwipunku. To można zostawić na ziemi. I worek się przyda paradoksalnie. Bo już mi miejsce zaczynało brakować. Różne rzeczy. Ciekawe rzeczy dowiedzieć się można. Tak. Już butelki nawet zaczynają uciążyć. Jak widać. Trzeba się czegoś pozbyć.
przykład tego zwoju? Na przykład... tego, bo tego nie będę i tak używał do niczego. I musimy się cofnąć do kryształu leczącego, niestety. Co szczęście jest on całkiem blisko. Wszystkie ogry zostały i tak pokonane, tak więc... jest całkiem możliwe, że krówka zginęła w tym miejscu akurat po raz ostatni. W ogóle wszyscy tutaj, znaczy nikt tam już raczej nie zginie. Tak, tak więc mogę się wrócić spokojnie, raczej się nie martwiąc o to, że będę musiał się tam wracać jeszcze raz. Tylko gdzie to było? Tędy chyba. Co to jest? Aha. To miejsce. Tutaj są jeszcze drugie drzwi, ale ich je się otwiera od drugiej strony, tak? I wróciłem się za bardzo, ponieważ tutaj na przecież otworzyłem ten sekret i można do tego kryształu się dostać od drugiej strony. Tylko zapomniałem właśnie, jaka jest do niego droga. To dobrze by było zapamiętać. No, tędy nie. Więc to musi być gdzieś tu. No. Dobrze idę? No, za daleko przodem. Definitywnie. Co tu leży? Aha, młot. Nie zwróciłem uwagi. Dobra, wybieram tą dziurę. Wybrałem źle, ponieważ tutaj powinna być jeszcze jedna dziura, którą powinniśmy spać za tymi kratami, tak? O kurde, szlamy. Ale nie są już one tak groźne jak kiedyś. I mamy czaszkę. Tym razem to już jest ostatnia czaszka w grze. Nie znajdziemy więcej czaszek. Jeeeee! Wymaksowana została krówka. Ładnie. 28. Jaka okrągła liczba. Czym ja tu służę? Od tyłu mnie atakuje, tak? No. Bardzo ładnie te szlamy wyglądają, ta poświata mi się podoba. Więcej ziółek. I nastąpiło spowolnienie, tak więc musimy coś zabrać Klakonowi. Niestety jako mag nie jest zbyt silny. No i nie jest zbyt silny dlatego, że nie daliśmy mu zbyt dużo siły. Ale nie od tego on jest, żeby dźwigać ciężary. Nie od tego jest on, nie od tego jest. Bomby, trujące. Prawdopodobnie pozostało niewykorzystane aż do samego końca gry. I mamy wyjście na górę, tak? Jak już mówiłem, musimy znaleźć tę dziurę, która pozwala nam upaść. W odpowiednie miejsce. A tutaj trzeba coś położyć. No to to. To piękno. A tu są właśnie te filary, o których wspominał Torum. Zaraz się zajmiemy ich zagadką, ale najpierw chciałbym jednak znaleźć tą dziurę, tak? Wtedy wpadliśmy w tą dziurę i to nie była dobra dziura. Ta dziura powinna się znajdować tutaj. Tylko jej nie ma z jakiegoś powodu. Może jest ukryta w jakimś sekrecie, albo jest na przykład, nie wiem, tutaj, o. Nie. Ha. A może to jest ta dziura? Nie. To może... ta dziura się znajdować gdzieś tu. Ty już nie. Zaraz, moment.
No, ewidentnie źle skoczyłem. A jak się dostać po drugiej stronie tych tamtych krat, które widać tutaj? A może to my tam się mamy znaleźć właśnie? Tak! Tak, tam się mamy znaleźć. Czyli jeżeli mam tą dziurę... I tą dziurę, która idzie w głębi... I... O! Kolejna notatka Toruma. Chodziłem po tym samym obszarze przez długi czas. Zaczyna mi brakować jedzenia, ale myślę, że ta jaskinia jest moją najlepszą szansą na znalezienie tajemnego pomieszczenia albo jakiś kreatur, który mogę upolować dla jedzenia. Torum. Czternasta notatka Toruma. Zostały nam jeszcze dwie do znalezienia. Torum zaczynał się robić głodny. Ale spoko, tak daleko sobie poradził, to pewnie... jest w dobrej formie i zaraz się z nim spotkamy. Dojdziemy tam, gdzie on zostawił swoją ostatnią notatkę i tam będzie onne. Tak? Albo nie, tam będzie jego ostatnia notatka, a jego znajdziemy trochę dalej. Wszyscy na to liczą. Na spotkanie jakiejś przyjaznej duszy w tych... wrogich... lochach. Co nie znajdę tej ostatniej dziury, tak? A jest ona na pewno do znalezienia, bo jak grałem poprzednio, to ją znalazłem i wpadłem do niej. I zrobiłem to bez pomocy żadnych solucji. I na pewno to się da znaleźć. A to jest to, co przed chwilą miałem w rękach. Smaczny chlebek. Nie no, muszę znaleźć tę dziurę. Co tu mamy? Topór. Po co mi on? Może to być to? No raczej nie. To może ta dziura jest w jakimś sekrecie, co? Przyjrzyjmy się ścianom dokładnie. Ale nic tu nie widzę. Jednak... do tej dziury też już spadałem, prawda? Dobra, ale możemy poszukać drugiego sekretu, który dziś tutaj się powinien znajdować. Zobaczmy tę dziurę. Któraś z nich musi nas doprowadzić do tego sekretu. To nie jest ta dziura. Tutaj byliśmy. Ta dziura też na pewno nie. Tutaj gdzieś musi być jeszcze sekret jeden. Ja go chcę odnaleźć. Jeszcze w tym filmie. Klucz. Za dziurą jest. Jak się do tego dostać? Nie, 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 nie. Kurde, nie chciałem tego zamykać. Spadnijmy na dół. Ale tylko po to, żeby wyjść na górę z powrotem. Tylko gdzie? Tu. Musimy szukać przycisku, a możliwe, że to jest przycisk ten tutaj, ta runa taka, nie? A ja często to omijam, bo często tego nie zauważam po prostu. Bo to się nie rzuca w oczy tak naprawdę. Jak się szuka i się nie patrzy tego, na to właśnie, tak centralnie, to można tego nie zauważyć po prostu. Dobra. Ale ta dziura nas zaprowadzi pewnie do tego ciebie, że ta kula się tutaj ślamowa, tak, dokładnie. Kurde, zagadka z dźwigniami na pewno jest, chyba że to zagadka właśnie z dźwigniami. A nie, zagadka z dźwigniami zamyka tam tę dziurę, tak? No, ale ja się jeszcze za tą zagadkę z dźwigniami nie będę brał. Najprawdopodobniej dopiero zabierzemy się za nią w następnym filmie. Muszę znaleźć ten ukryty przycisk.
Tylko on powinien gdzieś być na południu raczej. O, jest. Co to otworzyło? Co to otworzyło? Co to otworzyło? Co to otworzyło? Tutaj, 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 tutaj. Szczątki Toruma. Och, nie. Poległ. I notatka. Co to jest? W końcu odkryłem schowek zapasów, ale gdy tutaj wszedłem, ściana się za mną zamknęła. Byłem zbyt pewny siebie. Myślałem, że znam, że wiem już, jak działa ten loch i znam jego zasady. Torum. Płaszcz i kolejna notatka. Wdzierpuje się mój tusz i nie miałem już ani okruszka do zjedzenia od wielu dni. Słyszę, jak szepczą za ścianami. Wiedzą, że nie byłem po ich stronie. Jestem zbyt słaby, aby chodzić. Jestem w pułapce. Gdybym tylko mógł... Re. Ciekawe, co re, ale nie wiem, co znaczy. Ancient Axe. Najlepszy topór w grze. Niestety nie dla nas. Hełm. Falangi. Też niepotrzebny nam jest zupełnie. I Hearthstone Bracelet. O 20% zwiększa siłę ataku, ale też o 20% spowalnia cooldown. A już mamy taki jeden amulet. Dobra. Ze szczątkami Toruma można coś zrobić. Można coś z nimi zrobić. I ja, zanim zakończę ten film, to zrobię właśnie to z nimi. Co można z nimi zrobić. Pokażę. Bo to jest ukryty sekret. Taki ukryty, że aż odblokowuje coś specjalnego w grze. Mamy ten kryształ ożywiający, tak? Użyjmy na nim szczątków Toruma. W oddali słyszysz wzdychnięcie relief. Relief znaczy ulgi, o, wzdychnięcie ulgi, tak? Co nam to dało? Poza tym, że daje to osiągnięcie kumple z Torumem, tak? To dodaje to jeszcze jedną rzecz. Zapiszę sobie w tej chwili grę. Wejdę do menu głównego. Rozpocznijmy nową grę. Stwórzmy swoje własne postacie. I nazwijmy postać Torum. Coś się stało. Gramy jako Torum, który ma unikatową klasę Ranger, który ma unikatowy zestaw umiejętności i zaczyna już tutaj z rozwiniętymi umiejętnościami. Może, patrzcie, może od razu nosić lekki pancerz bez żadnego uszczerbku do ewazji. Nie może się posługiwać czarami, ale tylko pod warunkiem, że znajdziemy jakąś różdżkę albo jakąś kulę. I ma jeszcze Thunderstruck. Jesteś szybki, bardzo szybki. Zobaczmy. Faktycznie, patrzcie, jak on szybko chodzi. To jest właśnie Torum. I można nim przejść całą grę. I w dodatku tworzy się jeszcze w katalogu, w moich dokumentach, w katalogu, gdzie są trzymane save'y, plik o nazwie Torum żyje, i w którym jest napisane Torum był tutaj. Dobra. Kontynuujmy jednak naszą regularną drużyną. Poprzedzając pytania od razu, czy będzie zagrajmy w tą grę z Torumem, to raczej nie. Bo to będzie tak naprawdę powielenie tego samego, tylko z inną drużyną, prawda? Ja nie wiem, czy jest sens robienia czegoś takiego. To by było przynudnawe. Ale nieważne, ten film trwa już za długo, 19 minut aż. Tak więc... będę musiał pamiętać, żeby dać do opisu, że tutaj pod koniec właśnie się znajduje ten Torum. I w następnym filmie odszukamy ten sekret z dziurą, tak?